Gala Suzuki Boxing Night 11. Pierwsza w tym roku przechodzi do historii. Dużo emocji, dużo ciekawych walk. Przede wszystkim zróżnicowany poziom przeciwników. To nie było tak, że wszyscy nasi mieli wygrać, prawda? Oczywiście, jak zawsze staramy się dobrać mocnych przeciwników. Przede wszystkim, żeby nasi zawodnicy mieli możliwość skonfrontowania się z najlepszym. Debiut zarazem Wojtka Bartnika, podglądałem go troszkę w szatni, był stremowany, ale później widziałem, że z minuty na minutę zaczynał nabierać tempa i widać było, że po prostu tym żyje. To oczywiście, ja myślę, że dla Wojtka jest to chrzest ringowy, że tak powiem, w nowej odsłonie. Nowy etap w jego życiu jako selektor kadry narodowej, duża presja, ale myślę, że z tak wielkim doświadczeniem da sobie radę i z gali na gali będzie coraz lepiej. Już za parę dni mamy pierwsze zgrupowanie w Spale, więc pozna bliżej chłopaków i myślę, że będzie wszystko dobrze. No właśnie, ten rok ruszył dopiero co, a tak naprawdę tego czasu jest niewiele, bo zgrupowanie w Spale, za chwilę Mistrzostwa Europy. Dziewczyny już miały duże, potężne zgrupowanie, nie wiem, czy nie największe do tej pory w Cetniewie. Tomasz Dylak też nie próżnuje. Oczywiście, bardzo dużo się dzieje, ponieważ z końcem roku były zmiany, jeżeli chodzi o personale w trenerach kad poszczególnych grup wiekowych. Tomasz Dylak zrobił pierwsze zgrupowanie, nowy trener, jeżeli chodzi o dziewczyny. Bardzo fajny pomysł, mają, można powiedzieć, przygotowany cały system szkolenia od seniorów do młodziczek, więc pierwsze zgrupowanie było ponad 50, chyba 6 osób było na zgrupowaniu w Cetniewie. Duże zgrupowanie, fajna atmosfera, byłem tam, rozmawiałem z dziewczynami, więc myślę, że to dobry wybór. Wrócimy jeszcze do Suzuki Boxing Night. To nie jest gala nowa, już 7 w zeszłym roku. W tym roku też takie zawrotne tempo, jeżeli chodzi o Suzuki Boxing Night? No i w tym roku będzie jeszcze większe tempo, bo podkręcamy, można powiedzieć, cały czas. W pierwszym półroczu chcemy zrobić 5 gal Suzuki i w ogóle w całym roku 7. Do tego dojdzie turniej Sztama, turniej Drogosza, Mistrzostw Polski Seniorów. To są te imprezy, które są transmitowane w telewizji. Zobaczymy jeszcze, co w międzyczasie się wydarzy. Te imprezy są takie 100%. Nieskromnie powiem, że nie przypominam sobie takich lat, żeby taką ekspozycję miał boks olimpijski w telewizji. Ja też sobie nie przypominam, ale nie możemy na to patrzeć, musimy iść do przodu i musimy się starać, żeby boks olimpijski był cały czas pokazywany. Uważam, że mamy bardzo dobrych zawodników, zawodniczki i ta promocja tej naszej dyscypliny powinna być właśnie na antenie TVP i we wszystkich mediach. No właśnie, warto podkreślić, że umowa z Telewizją Polską, z kanałem TVP Sport została przedłużona. No to chyba dobra wiadomość dla naszych kibiców, prawda? Tak, bardzo dobra jest współpraca, jeżeli chodzi o telewizję TVP Sport. Z panem Markiem Szkolnikowskim rozmawialiśmy wielokrotnie. Też mamy właśnie pomysły, jeżeli chodzi o ligę. Też są zainteresowani pokazywaniem ligi, jeżeli dojdzie już do rozgrywek, więc myślę, że to jest dobry kierunek i musimy dalej kontynuować tę współpracę. No właśnie, przez lata wiele się mówiło o tym, że liga tamto, że trzeba ją wskrzesić. Nikt nie miał na tyle siły, a tutaj coś zaczyna. Powiem tak, jeżeli chodzi o siłę, to na dzień siły dzisiejszy... Siły finansowe może. Siły finansowe, tak. Na dzień dzisiejszy też jeszcze można powiedzieć, że cały czas pracujemy nad spięciem budżetu. I nie chcę zrobić false startu. Chcę to, co już mówiłem wcześniej, chcę, żeby wszystko było dopilnowane, zamknięty budżet i wtedy dopiero ruszymy tak z pełną parą i żeby ta liga już została na wiele lat. W każdym bądź razie już to jest dogadane z TVP Sport, będą się tam pojawiały mecze ligi. Tak, już mamy dogadane, że jeden mecz kolejki będzie transmitowany, jeżeli liga ruszy, będzie jeden mecz kolejki pokazywany na żywo, resztę meczy będzie retransmisję, więc myślę, że to jest bardzo dobrze. To ja jeszcze wrócę do Suzuki Boxing Night, bo Suzuki Boxing Night troszkę powiększa swój koloryt, można by było tak rzec, bo pojawiają się gale zawodowe. Zawodnicy, którzy na co dzień mają okazję walczyć na galach zawodowych, mogą się pojawić na Suzuki Boxing Night. Oczywiście, teraz przepisy IBOS-kie, bo teraz zmieniła się nazwa Światowej Federacji. Tak, więc IBA teraz umożliwia startowanie naszych zawodników, to co już mówiliśmy wcześniej, z boksu olimpijskiego, boksu zawodowym i odwrotnie, więc to też jest, można powiedzieć,
dodatkowy element, gdzie nasi zawodnicy raz, że mogą się skonfrontować na dłuższym dystansie, a drugi raz, że też mogą sobie zarobić lepsze środki finansowe, więc myślę, że to jest tylko wychodzi na im plus, jeżeli chodzi o, no i o takie imprezy. Sam format gali już jest taki mocno atrakcyjny, krótko mówiąc. Oczywiście, oczywiście, bo jednak kibice też lubią jak zawodnicy bez koszulek, jak troszkę dłuższy dystans, troszkę krwi, więc... No a dla zawodników, jeżeli chodzi o boks olimpijski, no to nic lepszego się nie mogło przydarzyć, bo równolegle z karierą olimpijską mogą budować ten już rekord zawodowy. Oczywiście, oczywiście tak. Zawodnik, który już kończy karierę olimpijską, już ma jakiś zrobiony mały ranking i wtedy już... nie jest takim chłopcem do wzięcia, jak to wcześniej kiedyś bywało, prawda? Dokładnie, już nie jest anonimowy, już go ludzie rozpoznają i myślę, że w tym kierunku musimy cały czas pracować.